Witajcie. Dzisiejszy film nosi tytuł Codzienna rutyna i będzie to zestaw porad dotyczących codziennej pielęgnacji Shih Tzu, ale obciętego. Zaczynając, powiem o rzeczach, które są tak naprawdę niezbędne albo bardzo przydatne w takiej codziennej pielęgnacji każdego Shih Tzu, który jest utrzymywany w krótkim włosie. Powiem o tych produktach i tych akcesoriach, których ja używam. Oczywiście tutaj panuje pewna dobrowolność i na rynku jest tych produktów i akcesoriów bardzo wiele, więc każdy niech wybierze to, na co po pierwsze pozwala mu portfel, a po drugie co u niego się sprawdza najlepiej. Pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to są oczka. Tutaj oczywiście potrzebujemy wacików. My mamy takie zwykłe auszanowskie waciki kosmetyczne, a ja przemywam oczy mojemu Shih Tzu, każdemu, nieważne czy w długim, czy w krótkim włosie, naparem ze świetlika. Napar ze świetlika to jest po prostu produkt, który się wytwarza samemu w domu, kupując herbatkę ze świetlika, kupuje się ją w aptece, ona jest w formie saszetek. Może je pokażę? Już tutaj zostaną podrzucone. Jest to po prostu taka herbatka, którą w formie takich saszetek do zaparzania, jak zwykła herbatka ekspresowa, jakaś ziołowa, i po prostu wrzucacie jedną saszetkę do jakiegoś pojemniczka, czy szklaneczki, czy filiżanki, zalewacie gorącą wodą, przykrywacie, czekacie około 5-10 minut, aż ten napar powstanie. On ma taką ciemną barwę, jak mocna herbata, i może w lodówce być przechowywany do 2 dni. Moim zdaniem najtańsza, ale i najlepsza forma pielęgnacji oczu naszego Shih Tzu. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to coś do czesania. Ja mam tutaj pudlówkę, która świetnie się sprawdza przy wyczesywaniu różnego rodzaju kołtunków. Mam oczywiście zwykłą szczotkę, to jest szczotka Maxi Pin z grubymi pinami. Oraz grzebień, ja mam grzebień ze szpicem. Wybrałam go ze względu na to, że po pierwsze bardzo fajnie się nim pracuje, a po drugie ma gęsto ułożone zęby, a więc te wąsiki fajnie się przeczesują. No i oczywiście coś do rozczesywania. Ja mam tutaj mygiełkę do rozczesywania, odżywkę Magic Mist firmy Show Dog. Do kupienia też w różnych sklepach internetowych przede wszystkim. Oj, uciekła. No i za chwilę moim modelem będzie Vivaldi, który specjalnie był do tego filmu nieczesany przez 2 dni, ponieważ to jest też rzecz, o której chciałabym powiedzieć. To nie jest też tak, że waszego szicaczka musicie czesać codziennie z jakąś mega wielką skrupulatnością, bo dobrze wiemy, że każdy ma takie momenty, takie dni, kiedy nie może sobie pozwolić na taką szczególnie skrupulatną, dokładną pielęgnację, więc tak naprawdę możecie sobie pewne co któryś raz odpuścić czesanie albo po prostu zrobić to bardzo pobieżnie, a ja dzisiaj pokażę, jak to robić prawidłowo. Także zaczynamy, Wiwek jest gotowy, przystępujemy do akcji. Pierwsza rzecz, od której ja zawsze zaczynam, to są oczka. Bierzemy, namaczamy. Jak widzicie, on ma taki dziwny kolor, ale ten kolor nie zostaje na futerku. I przecieram oczy, usuwając te wszystkie śpiochy. Jeśli macie psa w długim włosie, to tak samo się to wykonuje, ale warto później ten pyszczek wysuszyć. Tak samo jeśli macie jakieś tutaj szczególnie mocne zabrudzenia, no to trzeba po prostu umyć wodą z szamponem i później wysuszyć, bo mokry włos będzie się przebarwiał i mogą się tutaj rozwijać różnego rodzaju bakterie. Ale jeśli tylko delikatnie przestieracie oczka, tak jak ja to zrobiłam w tym momencie, o, no to ten włos tutaj się nie pomoczył i wszystko jest ok, można sobie odpuścić suszenie. Kolejna rzecz, jaką ja zawsze robię, to są wąsiki. Zaczynamy od wąsików, czyli biorę ten grzebień, który, tak jak mówiłam, fajny jest, bo ma gęsto ustawione zęby, i przeczesuję wąsiki. Od razu tutaj wyczesuję wszystkie śpiochy, jeśli takowe się osadziły na wąsikach u waszego pieska. I mordkę mamy uczesaną. No i teraz przystępujemy do uszu, ogona i łapek. Pamiętajcie o tym, aby nie czesać na sucho, ponieważ będziecie szarpać waszego psiaka. Nawet jeżeli jest on obcięty na krótko, to jednak zawsze warto troszeczkę go spryskać. Ja te rzeczy, których już nie używam, to troszeczkę trochę odsunę, żeby mi nie przeszkadzały. Chwilkę odczekujemy, żeby ta odżywka miała szansę zadziałać. Widzicie, to chwila relaksu.
I zaczynamy czesać. Ja zawsze zaczynam od szczotki. I wyczesuję uszka. Jeśli czujecie tutaj jakiś opór, to warto to ucho po prostu przytrzymać, żeby psa nie ciągnąć, bo w tym momencie widzicie, ja będę mu naciągać i to by go bolało. A tak przytrzymując, wyczesujemy tutaj te końce, a to jest dla psa zupełnie bezbolesne, zupełnie tak samo robi się z długimi włosami u ludzi. Zapewne wszystkie kobiety o tym wiedzą. I teraz ogonek, ta sama zasada. Co, gościu? Przeczesuję go też całego. No i tak naprawdę, jeśli macie bardzo mało czasu, to na tym etapie możecie zakończyć, ale jak widzicie, to nie jest dokładne wyczesanie. I tak naprawdę warto na przykład łapki wyczesać pudlówką. Zwłaszcza jeśli wasz piesek jest krótko obcięty, bo szczotka, Wiwek troszkę jakby się odsunął, to zobaczcie, szczotkę czeszą szczotką. Tutaj tak naprawdę za bardzo żadnego efektu nie mamy. Oczywiście grzebień sprawdziłby się tutaj lepiej. I możemy, jeśli nie macie pudlówki, użyć grzebienia. Dzięki temu też wyczeszecie jakieś różnego rodzaju paproszki. A pamiętajmy, że jesteśmy teraz na etapie jesieni, kiedy nasze zwierzaki przynoszą różne listki i gałązki. I teraz po kolei każda łapka jest przeczesywana. Pamiętajcie tylko, aby bardzo lekko czesać pudrówką, bo ona ma zakończenia tych tutaj igiełek bez pinów i moglibyśmy psa drapać. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać, ale myślę, że z tamtej strony było to wystarczająco widoczne. Przeczesujemy łapeczki. Pozbywamy się wszystkich zanieczyszczeń. No i wracamy do uszków i ogonka, bo chcąc je dokładnie wyczesać, musimy niestety użyć grzebienia. I teraz sobie po kolei wyczesujemy. Widzicie, że był przeczesany szczotką, a mimo to jakiś tutaj grzebień napotyka opór, no bo wiadomo, pies je, pije, chodzi po podwórku, różne rzeczy bierze w pyszczek, no i te uszy mu się też brudzą i plączą. I dopiero kiedy grzebień, jak widzicie, przez tak łatwo się przesuwa po uszach, możemy uznać, że dane ucho jest wyczesane. I to samo robimy z drugim, zaczynamy od końcówki, żeby go to po prostu nie szarpało. Procedura jest taka sama jak w przypadku długich włosów u ludzi. Zaczynamy od końcówek. I następnie przesuwamy się w górę. Z każdej strony uszko wyczesujemy. I kiedy grzebień się już bez oporu przesuwa po całej długości, zawsze jakiś poproszek wyjdzie, możemy uznać, że nasze ucho jest wyczesane. I podobnie robimy z ogonkiem. Ja teraz siedzę, bo na potrzeby tego filmu musiałam usiąść, ale zasadniczo robię to po prostu zawsze na stojąco. Wtedy jest, mi się wydaje, bardziej poręcznie. Ale oczywiście możecie sobie metodę dowolnie wypracować. Można to robić na siedząco, można trzymać pieska na kolanach, można na stole, można jakieś dysy do prasowania, stole groomerskim. To już wedle pomysłu. I tak naprawdę na tym taka nasza codzienna pielęgnacja naszego pieska się kończy. Jak widzicie, zajmuje to dosłownie parę chwil. Jeśli jest on regularnie strzyżony, utrzymywany w krótkim włosie, nie dopuszczacie do powstawania kołtunów, to naprawdę ta pielęgnacja nie jest ani czasochłonna, ani jakaś mocno pracochłonna. Pamiętajcie też o tym, że taka wieczorna pielęgnacja czy poranna, w zależności od tego, jak pracujecie i kiedy macie czas, to jest też takim momentem, kiedy możecie ocenić, czy głaskając na przykład pieska i tutaj go tak obmacując delikatnie i wyczesując chociażby grzebieniem, sprawdzacie, czy nie ma tutaj gdzieś wbitego kleszcza. To jest szczególnie istotne w okresie, kiedy tych kleszczy jest bardzo dużo, na przykład na wiosnę albo też o dziwo teraz na jesień. Także sprawdzacie, czy nie ma żadnych pasożytów. Możecie ocenić stan skóry, czyli tam w kilku miejscach warto te futerko podnieść do góry, zobaczyć, czy nie robią się jakieś dziwne plamki, stróbki, czy nie ma na przykład pcheł. Bo jak wiecie, nawet jeżeli jakoś tam dbacie bardzo o waszego zwierzaka, a ma kontakt z innymi zwierzętami, może łatwo załapać pchełki od innych zwierząt, więc warto to kontrolować chociaż raz na kilka dni, żeby ocenić, czy wszystko jest ok. Jest to też czas, kiedy możecie ocenić, czy pazurki są niezbyt długie, czy nie trzeba już ich przyciąć. Oczywiście można wzbogacić taką i nawet należy taką pielęgnację raz na kilka tygodni o podcięcie tutaj łapek, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy jest mokro na dworze i wtedy mniej tego błota i brudu z dworu będzie wasz pies przynosił do domu. To jest szczególnie istotne, jeśli wpuszczacie go do łóżka. Także możecie o dowolne elementy wzbogacać tą pielęgnację, ale myślę, że ta
ta rutyna to jest właśnie ta taka absolutna podstawa, której warto się trzymać i którą warto wykonywać regularnie. Tak jak mówiłam, jeśli raz na jakiś czas Wam się zdarzy, że Waszego psa nie wyczeszacie, to nic się nie stanie, świat się nie zawali, ale warto być tutaj skrupulatnym, regularnym, co zapobiegnie powstawaniu jakichś kołtunów, szarpaniu przez Was przez psa. No i jak widzicie, też przyzwyczajony do takiej codziennej pielęgnacji pies znosi ją bardzo dobrze, on to po prostu bardzo lubi, czuje się zrelaksowany, on w ogóle nie jest zestresowany. Tutaj może troszkę się rozgląda, bo ja zazwyczaj czeszę, jak już mówiłam w którymś poprzednim filmie, moje psy w łazience, ale tam jest po prostu ciemno, nie ma dobrego światła, więc musimy to nagrywać w kuchni, a to nie jest dla niego naturalne środowisko do czesania. Także chyba tyle najważniejszych rzeczy w kontekście samego tematu filmu. Dodam tylko, że to jest ostatni film, który nagrywamy w domu w Wądrożu, w którym mieszkamy dotychczas. Już niebawem przenosimy się do nowego domu i tam już listopadowy odcinek będzie nagrany w nowym miejscu. Miejmy nadzieję i tego bardzo byśmy chcieli, że będą te filmy może troszkę bardziej atrakcyjne pod względem wizualnym, bo teraz troszeczkę jest tak, że nie ma możliwości, nie ma warunków do tego, żeby tutaj jakoś szczególnie te filmy rozbudowywać, ale myślę, że już to się niebawem zmieni i będzie się może to wszystko przyjemniej oglądało. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wiwek też pozdrawia. Jak widzicie, już się ułożył na mojej ręce. Jest tylko... Tylko by chciał, żeby go teraz całować i całować, i czesać, i przytulać. Tak, 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 tak. Tak to, że czesanie i pielęgnacja w ogóle nie jest stresująca dla waszego zwierzaka. Trzymajcie się ciepło, przesyłamy pozdrowionka. Korzystajcie z fajnej pogody jesiennej, którą mamy jeszcze za oknem. Dbajcie o siebie, uważajcie na siebie, trzymajcie się. Pa, pa.